Witam Was, Przemek Woźniak, Piwniczka Piwo Żłopa. Jesteśmy w Carpe Craft i próbujemy dzisiaj piwa z Polski, aczkolwiek uważanego przez zagranicznego kontraktowca, co w indywidualnej kwestii, nie mówię o kooperacjach, nie jest jeszcze takie oczywiste i częste. Mianowicie browar zarejestrowany w Danii, Ghost Brewing, uważył w browarze w Szyżycu, w Gryfie, Summer Juice Session IPA. Wcześniej już ważyli właśnie w Szyżycu, indywidualnie, a także w kooperacji z piwowarownią. W piwowarowni powstało piwo 12 Monk. Tutaj mamy session na poziomie 4,6 alkoholu. Browar jest zarejestrowany w Danii, tak wyglądają jego etykiety. Jednym z lepszych piw, jakie próbowałem, to na pewno był kawowy Riz King Kegwa, czy King Kegwa, coś takiego. Naprawdę bardzo dobre, fajne piwo. Klasyczny Riz też od nich dobry. Ważą między innymi z Nomadą w Hiszpanii, Brewfis włoski, Beer Here. Także krążą po świecie. Nie można ich mylić z Ghost Brew Company, która jest z Anglii, z jakiejś tam mniejszej miejscowości. Po prostu są takim typowym browarem. Gypsy browarem kontraktowym, który objeżdża całą Europę, a może i świat, może też Ameryce byli, a jak nie, to może kiedyś będą. I tym razem zawitali do Szczyżyca. W składzie, jak to bywa u Duńczyków, nie ma za dużo szczegółów, jest po prostu napisane w trzech językach: woda, słód, pszenica, płatki, chmiel i drożdże. Co ciekawe, nie ma tego napisu po polsku, jest po duńsku, po niemiecku chyba i po angielsku. Jeśli chodzi o samo piwo, można je kupić za pośrednictwem piwowarowni między innymi. Jeszcze raz pokażę etykiety, bo tak się prezentują właściwie wszystkie etykiety z Ghost Brewing, z tym, że te G jest przeważnie w jakimś innym kolorze. Nalałem to chwilę temu, jest delikatnie schłodzone, jak widać mocna piana była, wysoka. Ona oblepiła mocno szkło, jest tutaj widoczny elegancki, koronkowy racing. Barwa jest dość ciemna, jak na session. I troszkę niebezpiecznie wygląda na karmel, ale chyba nie ma się czego obawiać. Gdzieś tam już próbowałem nieco tego piwa. W aromacie mocne elementy owoców, to na pewno. Miało być summer juice. Jest pomarańcza gorzka, jest taka nuta grejpfrutowa. Skórka właściwie gorzki pomarańczy. Fajnie nachmielone. Bardziej w kierunku słodkim uderza. No i próbujemy. Zobaczymy, co z tym kolorem. Czy on rzeczywiście jakieś te piwo ma dnie karmelowe. Ja myślę, że będzie w miarę dobrze, bo browar to doświadczony, a miejsce, w którym ważyli, też myślę, jest spełnia wiele wymogów, warunków browarów kontraktowych i nie jedno piwo tam już fajne wyszło spod właśnie tego gryfa. No dobra, próbujemy. W zdrowie Wasze Ghost Brewing Summer Juice. Ciekawe połączenie takiej goryczki ze słodyczką, bo jest i dosyć na wejściu dość mocna gorycz, jest dość gorzkie, ale jest sesyjne, lekkie. Niesamowicie gładkie, chyba od płatków. No bardzo, bardzo chce się pić, więc jeśli chodzi o tą frazę session w nazwie stylu, to jest na pewno trafione. Nie ma karmelu, jest ciemniejsze, ale są przede wszystkim owoce, gorycz przekładająca się w słodycz na finiszu. Przez to właśnie robi się takie gładkie i chce się sięgnąć po kolejny łyk. Więc myślę, że warto było tutaj wejść w to piwo. Akurat, no mówię, jeden z niewielu kontraktowców, którzy przyjechali po prostu do Polski ważyć piwo indywidualnie. Nie licząc po prostu kooperacji, jakich mieliśmy już mnóstwo. Ale dobra przygoda, myślę, i pewnie będą wracać, no bo piwo jest udane.
to wersja beczkowa. Oczywiście o tego nie mówiłem. Bardzo gładkie, bardzo sesyjne i naprawdę myślę, że nikt tutaj nie będzie się doszukiwał specjalnie błędów. Jest ok. Ten aromat jest może dość intensywny, ale jest jak najbardziej w ramach stylu większych błędów nieodnotowany. Także jeżeli będziecie mieli okazję, to Summer Juice, również karpę na kranie numer 13, jeszcze chyba trochę zostało, a na pewno będzie warto jeszcze spojrzeć na inne piwa Ghost Brewing, które w Polsce powstały i nie tylko w Polsce zresztą. Dzięki i do następnego razu. Cześć! Thank you.